Witam, witam was bardzo serdecznie, drodzy widzowie, tutaj Stilgar, cześć, a dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę w postapokaliptycznym świecie Fallouta numer 3. Tak więc zapraszam was do oglądania, komentowania, co tam chcecie, to róbcie. No więc tak, od razu przejdźmy do czegoś trochę, co wam się na pewno dało we znak w poprzednim odcinku. Odcinek był fajny, ale przypadkowo zapomniałem na początku ściąć początku nagrywania, no więc był niesynchronizowany głos. Tak więc bardzo was za to przepraszam, ale dzisiaj już tak nie będzie. Mamy tu teraz misję wrócić do Briana Wilksa. Nie chcę z tymi buchkami walczyć. O kurde. Już na początku troszeczkę, że... ja chcę wrócić. Palę się. Kupię mówki. Dobra, mamy tutaj w każdym bądź razie wrócić. No więc trzeba jakoś wrócić, a nie pakować się znowu w paszczę głupich mrówek. No więc idziemy. W poprzednim odcinku była dość interesująca misja razem z Królową Mrówek, dokładnie to przeciwko niej. Udało się coś tam zrobić, doktorek tam poszedł, ale nie wiem, co się tak naprawdę z nim stało i czy on cokolwiek robił. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie fajnie. Tak więc zapraszam was do oglądania. Od razu przepraszam, mam kater jakoś, kurde, nie mogę się wykurować. No więc właśnie troszeczkę niewyraźnie mówię, za co was bardzo przepraszam. Ale dobra, koncentrujmy się na grze, kontynuujemy naszą przygodę jako chłopiec w tym pięknym, kurde... Co to było? Coś tam jest, ale to nieważne. W tym przepięknym, naprawdę fajnie zrobionym świecie postapokaliptycznym. Teraz pytanie tylko, gdzie ja mam iść? Na górę czy na dół? A tutaj raczej nie. A, mrówka, wiesz. Mrówka! Kurde, gdzie ja chodzę? Chyba tam. Tam się coś świeci. Czemu ja nie włączę mapy? Mapa okolicy. No i tutaj w lewo. Chyba jednak na górę. Dobra, wracamy z powrotem. Coś mi słuchawki. O, już jest lepiej. Kurde, słuchawki ustawiam, głupia mrówka. Oh my god! Wow. Steampunk! Mayday! Dawać mi te życie. Nic nie widzę. Piękny strzał, no normalnie. Piękny się zbugowały, jak ja to lubię. Nie, uciekać, bo mnie spalą. Tak pieczony. My god. Jak można takie czymś idzie w ogóle kuło? No to leczenie to teraz... O właśnie, krytyczny. Dobra, chodźcie tu. Mrówka! Nie! Nie, co powiedzieć. Dobra, walcz tam mrówki. Tu jest to wyjście. Ajajaj. Dobra, wychodzimy. Dostałem od was kilka przydatnych na pewno porad. Po pierwsze, mam teraz iść w naprawianie, lockpickowanie i tym podobne. No chociaż i tak pójdę w strzelanie, ale to właśnie lockpicking i naprawę na pewno sobie dam. Od razu muszę sprzedać te moje rzeczy, no bo mi nie są już potrzebne, a mam pełno złomu, a jakieś inne amunicje czy coś podobnego na pewno się przyda. No więc to posprzedaję, ale dobra, to wszystko za chwilę. Oj, czekajcie, cieszę mnie. Dobra. Gites i majonez. Dobra, i start. Tu zapomniałem jak zawsze głupiego stoperka sobie włączyć. Ja nie chcę, żeby odcinki trwały 40 minut. No więc właśnie sobie go włączam. Wiem, mogłbym tutaj wszędzie pochodzić po tych budynkach i w ogóle, no ale jednak. Dajmy sobie spokój, dajmy sobie luz. Ja chcę się skoncentrować na fabule, ale nie na głównej, a na całej fabule, która jest w całej gierce. Tak więc, dobra, mamy iść do jakiegoś Briana. Znowu zapomniałem, kto to jest. Tabulator mapa. No dobra. Dobra, jest tu blisko. A, to jest to dziecko, no tak. Nie, już bym zapomniał. Dobra, to jest misja poboczna chyba. No więc misja
Dobra. Było takie dziwne. Nagle wszystkie mrówki powariowały i... Czyli jednak się udało. Jakby zupełnie oszalały. To było naprawdę straszne, ale jednocześnie całkiem fajne. Wiesz, o co chodzi. Szkoda, że nie mam ci nic do ofiarowania za twój wysiłek. Ale szczerze mówiąc, nigdy za wiele nie miałem. Pewnie teraz sobie pójdziesz, a ja będę musiał jakoś żyć tu samemu. Mam nadzieję, że któregoś dnia wrócisz tu i mnie odwiedzisz. Naprawdę? Mówisz poważnie? Dobra, ja chcę być Jany, dobry. Bardzo ci dziękuję. Poczekam w moim domu, dopóki nie wrócisz. Muszę przecież wyprawić tacie pogrzeb. Tylko nie zapomnij o mnie. Dobra. No cóż, tato ciągle opowiadał mi o mojej kuzynce Werze. Mieszka na jakimś wielkim statku, czy jakoś tak. Tatuś nazywał to miejsce Rivet City, ale nie wiem, gdzie to jest. Aha. Dobra, muszę już iść. Chciałby być taki twardy jak ty. Ach, dobra, dobra. Przepiękna misja. Ja powiem tak, tutaj wrócimy za chwilę. Idę do miasta posprzedawać rzeczy. Mam ich za dużo, mam tutaj już prawie na maksa wagę. A się kupi jakieś inne bardziej potrzebne. No więc, dobra, klinika. Gdzieś tam, dobra, idziemy. Posprzedajemy to, co niepotrzebne. Pokupujemy jakieś amunicje, bo amunicji mam już mało. A amunicja to jest najważniejsza, no bo trzeba przetrwać jakoś. Chyba, że ktoś będzie biegał razem z młotkiem, no ale to nie wiem, dla mnie to nie ma sensu. Turnykator! Czemu zamknęli? Już noc jest, czy to? Psycho. Spodą! Ziom, ja chcę coś sprzedać. Dawaj, jak ktoś do ciebie puka. Nie bez powodu. Jestem doktor Church i prowadzę tę klinikę. Nim zaczniesz prosić o pomoc, lepiej poznaj zasady. Zasada pierwsza. Nie przeszkadzaj mi. Jak już będziesz mi przeszkadzać, to lepiej bądź w stanie krytycznym. Jestem już i tak dość zajęty ludźmi, których lubię. Przestrzegaj moich zasad, a ja cię załatam, dostanę zapłatę i się dogadamy. Dobra, dobra, doktor. Tak? O, właśnie. Steampunki. O, pięknie. Aha, dobra, posprzedajemy to wszystko, co to możliwe. Mina odłamkowa. Nie, nie chcę tego. Amunicja ważna. To już raczej nie będzie potrzebne. No dobra. I pięknie, zarobiłem troszeczkę, a ja potrzebuję teraz tym paków. 20, nie, 10. Wyjście. Gotowe? Dobra, gotowe, doktor. No więc dobra, rzeczy mamy tymczasem. No dobra, czyli idziemy, wracamy do małego chłopka. A, dobra, muszę wyjść. A, zapominałem. Dobra, i idziemy. Tak, dobra. Zobaczmy, co z tym... Aha, jest w środku, dobra. O, już by sprzątał. Będzie dobry gospodarz. A ja na górę jestem, na górze. Mam nadzieję, że znajdziesz dla... O, przepraszam. Aha, no dobra, jednak nic z tego nie zrobi się. Ja muszę iść do placu przy budynku RGN. No więc dobra, stąd wychodzimy. Ja muszę znaleźć jego kuzynkę, Werę, w jakimś tam mieście.
No więc tutaj właśnie... Tak. No więc właśnie... Muszę znaleźć pierwsze miejsce, gdzie ona w ogóle mieszka. Ale... Dobra. Teraz pójdziemy już tak naprawdę trochę bardziej główną fabułą. Idziemy do placu przy budynku RGM, cokolwiek to jest. Zobaczymy, co to będzie. Teoretycznie chyba jest to Radio Galaxy New... No tak, teoretycznie RGM. No ale dobra, zobaczymy. Ja nie będę mówił, bo sam nie wiem za dużo. Ale trzeba tam dojść i to jest ważne. Trzeba dojść, nieważne jak, ważne żeby dojść. Nie, nawet nie mogłem wpusnąć, hańba. No tak, mam mało życia. Czekajcie, uleczę się. Dobra, 85 życia na 200. Może być. Jak coś się stanie, no to... A, miałem amunicję kupić. A, dziwny jestem. A, głupie te... A, chcę wyjść. Wolność. Dobra. I już idziemy w stronę stacji RGN. Czyli robimy fabułę główną, główną misję. Ale na początku trzeba tam jakoś dojść. A żeby dojść, trzeba trochę pochodzić, co jest fajne. Może odkryjemy coś fajnego. Zobaczymy. Naprawdę głupi katar, jeszcze nigdy takiego kataru nie miałem. Tam wolę nie wchodzić, bo jeszcze zginę. Uznając życie, woda jest... O, jakiś typek tu jest. Babunia iskierka. Ulul. I iskierka zgasła. Babunia! Chodź tu, yo! No, co my tu mamy? Ktoś się tu przypałętał do Rock Creek. Musisz mieć tu coś ważnego do roboty, skoro tak się tu włóczysz. No ale co mnie to? Nie moja brocha, co ty tu robisz. Ale jak chcesz pohandlować, to może se nawzajem pomożemy. Dobra. Interesuje mnie handel. Zawsze nam trza kulek. Trza ich ze stówę, żeby rozwalić jednego guaju. No ty masz bardzo dużo rzeczy, no dziękuję ci bardzo. Moje chłopy polują na jałogłaj. Najlepsze mięso, jakie można ustrzelić. I nie siedzi ci na żołądku jak kretoszczur. Niebezpieczne te cholerstwa. Jak cię tylko zobaczą, urwą głowę i gotowe. Uważaj tam na siebie. Wszędzie włażą. Dobra. Muszę iść. Ja muszę dojść tam. Ale bezpiecznie będzie przejść przez most. Pewnie jakbym przepłynął przez rzekę, to bym miał radioaktywność taką, żebym zginął przez chwilę. No więc ja wolę na spokojnie. Tak. Patrzcie, gdzie? O kuź! Co to było? What the hell? Chyba nie jest bezpieczne miejsce. Nie, na pewno nie jest. Ja nie mogę. Ja tu gadam o grafice. A mi tu bomba wybucha obok ryja. Ja nie mogę. To są chyba te guła... nie, centaury. O kurde, centaury, o ja nie mogę. To nie jest fajne. Centaury są strasznie mocne przecież. Jezu! No to te ci idę. Może być? Uuuu. Co tam wziął, zabijesz go? Dobra! A nie trafiłeś się. I ja chcę mu pomóc, czekajcie. Dobra, walić to. Uzbrojenie. Oja, ostatnia amunicja. To nie było najlepsze wyjście. Ja nie mam amunicji już tak w ogóle. Kazrr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 r
Zabij go! Ja chcę, żeby ten szpon zabił tego typka. Wtedy bym wziął rzeczy. O, pięknie! O to nie chodziło. Jeszcze raz, jeszcze raz! Juhu! A o to mi chodziło! O tak.
Dobra, bierzemy od niego rzeczy. A teraz od tego typka. Łapasz ponad śmierć. Jakąś rzecz znaleźliśmy. I to ubiega w takich krach. Nigdy nie wiesz, co ciebie czeka. I to jest najfajniejsze. Ach, RPG. Dziękuję. Co to za małe... No nie, no radrakany, no bez przesady, ja nie będę... Woła, to co? WTF? Woda, woda! Nie, nie, radioaktywność, nie! Ta ciepłe, bardzo ciepłe, takie ciepłe, że... Aha, tam mogę wejść. A, lepiej, lepiej. Nie, spadać stąd. Dom Dukowa. Chyba, żebym źle poszedł. Chyba to. Trochę daleko. To raczej nie przejdę. No, raczej nie. Ja nie mogę, co ja robię? A, enklawie, słabo. Chciałbym z tobą porozmawiać. Tak, ja też chciałbym porozmawiać. Ale wolę stąd uciekać. I to lubię w otwartym świecie. Muszę biegać, można spotkać coś, czego się nigdy by nikt nie spodziewał. A to kto? O, ludzie. Czekajcie. Bandyty. Nie. O, pięknie. Ale to ja lubię. Oho, oj, ja wyjdę. Ja chcę ci główkę odszczelić. Chodź do tatusia. I to ja kocham. Jak ktoś nie ma... Co ty tu? Dobra, biorę wszystko. No co poszło? To dobrze. Jakieś rzeczy tu mają. Nad X, czyli narkotyki. No, odpocznij może. O, dobra. Pośpimy sobie. I już mam pełne życie. Jej. O, no to mnie mają dobre te. Święta już minęły. Jak widać, żadnej misji mi się nie uda teraz zrobić. Strasznie daleko trzeba chodzić. Tędy mogłem pójść, to by szybciej było. Ajajaj. Ale trudno. Szczela. Fajny świat, fajny. Ciekawe rzeczy znalazłem? O, ciekawe. Chociażby tego szpona śmierci. O, jakiś typek. Czy coś lata? Karabin szturmowy! Ej, ja chcę tą broń! Yo, ziom! Kopsnąłbyś mi ten karabinek! Co potrzebujesz? Za odpowiednią... No to ja też sobie posprzedam. No to jest o wiele bardziej zniszczone. Wszystkich chłopców i dziewczynek, których kusi szabrowanie ruiny świętościa Waszyngtonu.
To się przyda. Dobra, zawsze. Daj mi znać, jeśli będzie. Nie ma sprawy. Ho. Jo, co to za drogie? Nie, co ja robię? Jak to ten karabin szturmowy? Co byście powiedzieli? Na... Trochę zabawy! Czekaj, masz 5,56 amunicję? 5,56. Nie, nie ma. A to shit. Ja chcę go zabić! Ja chcę ten karabin! O kurde! Co tu mamy? Będę miał jakiś problem! Gdzie? I nawet się nie odwrócił! A co mnie to obchodzi, że tracę karabin? Uj, ile kapsli. O to mi chodziło, karabin już to mam. Wiem, że straciłem karne, ale... Przepraszam cię. Ja chcę tylko fajne rzeczy. O, centaury, nie, dlaczego? Jak ja nie lubiłem centaurów w jedynce i dwójce, tyle one takie mocne były. Nie, ja nie ma szans, żebym go pokonał. O, jest shit! Żeby wszystko zmaścił, muszę całkiem wrócić. Dobra, ale moi drodzy widzowie, dzisiaj chciałem dwa odcinki nagrać, więc ten odcinek będzie po prostu troszeczkę krótszy. Na pewno nie był on tak bardzo interesujący jak poprzedni, bo poprzedni był naprawdę fajny, chociaż dla mnie. A tutaj było jednak troszeczkę chodzenia, troszeczkę strzelania, kradnięcia, sprzedawania. Mam na... What the fuck? What the hell? Nie, co? On się teleportował, co za... Porzucaj to! Zabij go! Zabij! No nie trafił, co za debil. Czemu on się teleportował? Co za gówienko. Dobra, drodzy widzowie. I tym oto bardzo fajnym zakończeniem zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do oglądania innych moich filmików. Tak więc życzę wam miłego dnia. Cześć. A teraz jeszcze drugi odcinek. Do zobaczenia.